Witam Państwa bardzo serdecznie. Wiele w ostatnim czasie na kanale mówiliśmy o tragicznej sytuacji Polski. Polski, która po raz kolejny w zasadzie straciła niezależność, niepodległość. Jesteśmy pod okupacją niemiecko-brukselską. Zniszczona ma być polska gospodarka energetyczna. Żywność w Polsce nie może być produkowana. To są zalecenia Unii Europejskiej, to są zalecenia Agendy 2030, Forum Ekonomicznego. To wszystko dzieje się, drodzy Państwo, przy udziale polskich polityków, którzy ten kraj rozkradają tak naprawdę od roku 89. W tym kraju nie wydarzyło się nic dobrego. Żywność ma być sprowadzana do nas i nie tylko, bo także do krajów Europy i w Stanach Zjednoczonych jest bardzo podobnie. Agroholdingi chcą przejąć władzę nad światem w ten sposób. Żywność ma być sprowadzana z Ukrainy, z Ameryki Południowej. Państwo w zasadzie formalnie istnieje, będzie na mapie, ale będzie w pełni uzależnione od elit Unii Europejskiej. A ja bym powiedział, że za tymi elitami Unii Europejskiej stoją jeszcze wyższe władze. Tam palce macza także Klaus Schwab. Więc będziemy za niedługo już tylko posłusznie wykonywali polecenia naszych brukselsko-niemieckich zwierzchników, a to nam umożliwił nasz wielki mąż stanu, antypolak Donald Tusk, największy bandyta, oszust, jaki się w tym kraju, drodzy Państwo, pojawił. Nasza kultura polska ma zostać zniszczona całkowicie, wdeptana w ziemię. Polacy mają zostać wynarodowieni. Przy życiu mają być utrzymani najgłupsi ludzie, najlepiej tacy, którzy zapatrzeni na Zachód będą oczywiście głosowali na kogoś tak. Chciałbym, już brakuje mi słowa, jakiego tutaj mógłbym użyć, na kogoś tak obrzydliwego właśnie jak Tusk. Ludzie ogłupieni, ludzie otępieni i ludzie także, którzy nie szanują Polski, bo Tuska należałoby postawić po prostu przed sądem. Przed sądem, drodzy Państwo, bo on się dopuścił zdrady stanu. Ten człowiek sprzedał tak naprawdę ostatecznie Polskę. Teraz dostał rządy trzeci raz po tylu aferach, których się w Polsce dopuścił, po tylu haniebnych rządach, jakie stały się jego udziałem, po raz kolejny ludzie mu oddali władzę. To już się po prostu w głowie nie mieści. Ale on dokona dzieła zniszczenia tej Polski i nie będzie naprawdę czego zbierać. System edukacji został już okrojony, dzieci mają się w szkołach nie uczyć. Czegoś tam się oczywiście uczyć będą, no według zaleceń oczywiście zwierzchników brukselskich, które tutaj swojego pieska na smyczy posłały, prawda, i ten piesek grzecznie hał, 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 Donald Tusk te wszystkie polecenia wykona, mimo że przed wyborami z tym serduszkiem na klapie, no tak się oczywiście tutaj do Państwa uśmiechał, że on wszystko załatwi, że on doprowadzi do tego, że Polska zostanie podniesiona z kolan po rządach Jarosława Kaczyńskiego, więc teraz to widzimy, jakie te obietnice zostaną spełnione, a nie spełnione zostaną żadne w zasadzie obietnice. Będzie tylko napływ dyrektyw, postępujący napływ dyrektyw z Unii Europejskiej, które grzecznie, posłusznie trzeba będzie wykonać, tak? Ceny pójdą do góry za rok, drodzy Państwo, to zobaczycie, jak w tym kraju się będzie żyło. Będą takie, nałożą na nas takie podatki, że w zasadzie podejrzewam, że ludzie w końcu w roku 2025 to wyjdą już na ulicę i nawet ci, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, też przejrzą na oczy. Proszę sobie wyobrazić, że dzieci na historii nie będą się uczyły tego, że Niemcy napadły na Polskę w roku 1939. Wyobrażacie sobie coś takiego? No nie, bo jak żeby można było? To przecież Niemcy nie napadły. W ogóle nie było II wojny światowej. Obozy koncentracyjne to są obozy polskie, bo tak nawet ostatnio na portalu X, dawnym Twitterze, napisała Ursula tam von der Leyen, prawda, że to jest obóz koncentracyjny Auschwitz w Polsce. I Twitter dał jej upomnienie. Proszę sobie wyobrazić, dawny teraz portal X dał jej upomnienie, że ma poprawić to, bo to jest niemiecki obóz koncentracyjny w Polsce. I to się wszystko dzieje, drodzy Państwo, przy bierności polskiego rządu, antypolskiego rządu, bo przecież rząd polski to jest rząd antypolski. Dzieci nie będą się uczyły nawet tego na historii. No tak, na nasze dzieci, gdybyśmy mieli, no ja to już daleko jestem za tymi sprawami, ale jak ktoś ma małe dziecko, to dziecko się nie dowie, że, prawda, bo Westerplatte zostało usunięte z programu nauczania. Wyobrażacie sobie coś takiego? Westerplatte usunęli, prawda?
No to się w głowie nie mieści. Za chwilę usuną po prostu wszystko. Bardzo możliwe, że polscy żołnierze zostaną jeszcze wysłani na front ukraiński. Państwo wydmuszka, zdemoralizowane. Putin zajął już i tak część Ukrainy, na której mu najbardziej zależało, czyli tam, gdzie są złoża, surowce. On to utrzyma. Reszta Ukrainy go tak naprawdę nie interesuje. Zresztą na zbożu, czyli na tak naprawdę gospodarce żywnościowej Ukrainy i tak już agroholdingi położyły swoje łapy i handlują tym zbożem na całym świecie. Ukraina nawet nie zarabia na zbożu, które jest tam po prostu wytwarzane. I teraz proszę sobie wyobrazić, że dla odwrócenia uwagi w związku z tym, co się dzieje na świecie, żołnierze z wielu krajów Europy zostaną posłani po prostu na Ukrainę, żeby odwrócić uwagę ludzi, odwrócić uwagę ludzi od tego, co się dzieje w ogóle w Europie. Łatwiej będzie wprowadzić te wszystkie zmiany, bo mogłoby się okazać, że ludzie podnieśliby jakiś bunt tam społeczny, a tak ich emocje, ich troska będzie skierowana w stronę żołnierzy, którzy pójdą walczyć za nawet nie naszą wojnę, bo to nie jest nasza wojna, to jest wojna Ameryki, która w ogóle nie bierze za to, jak widać, odpowiedzialności. Ale nie o tym mowa, drodzy Państwo. Mowa jest o tym w tym filmie, co zrobić w tej chwili z państwem polskim, i jak zachowaliby się patrioci w tym czasie, w tym kraju, bo tacy patrioci jeszcze są, tylko są w opozycji. Bo nawet okazuje się, że naród jest antypolski. Naród wybierający Tuska musi być antypolski. Przecież Tusk temu krajowi nigdy nie miał nic do zaoferowania. Ci ludzie nawet nie wiedzą, że to jest polityk półgłówek po prostu. To nie jest niezależny półgłówek, to jest koleś, który wlewa wam po prostu... Albo inaczej, wylewa gówno na twarz. Wylewa gówno na twarz, uśmiecha się i liczy na to, że ludzie po raz kolejny mu zaufają, gdy tym samym on nie ma żadnego programu politycznego, ten człowiek. Zobaczcie, on nie ma programu. Jego programem jest wykonywanie poleceń zwierzchników po prostu z Brukseli, jego patronów, dzięki którym został oczywiście prezydentem Europy. I co teraz zrobić w tej sytuacji? Otóż, drodzy Państwo, to ja powiem to tak. Ja oczywiście nie namawiam do żadnego tego typu działania, żeby mi tutaj nikt nie przypisał, że ja, prawda... Nie wiadomo, co robię. Gdyby się patrioci rzeczywiście zebrali, albo inaczej, to ja powiem to w ten sposób. Gdybym był ja na przykład żołnierzem, a mam tutaj na myśli jakiś wysoki stopień, bo to musiałoby się odbyć tam na samej górze, gdzieś wśród tych ludzi, no, którzy te stanowiska w wojsku zajmują, tam na tym szczeblu oficerskim przynajmniej. Drodzy Państwo, wojsko powinno przejąć władzę w Polsce. Mówię to serio. Gdybym ja był żołnierzem, wojsko powinno przejąć władzę w Polsce. Powinno przejąć władzę w Polsce. Wyłapać przede wszystkim, wyłapać ten antypolski rząd, tych wszystkich ludzi działających na szkodę Polski. Nie tylko, drodzy Państwo, z Koalicji Obywatelskiej, z tym Tumanem Hołownią na czele, który z Polską to ma tyle wspólnego, co Wałęsa z wolnością. Wyłapać tych wszystkich, których... prawda, jak po nitce do kłębka, których powiązania sięgają gdzieś tam jeszcze czasów okrągłego stołu, to wszystko powinno zostać wyłapane, zatrzymane do czasu rozpoczęcia procesów, które powinny się w nowej Polsce odbyć, bo muszą się takie procesy odbyć. Nie ma możliwości, żeby ci ludzie bezkarnie po prostu chodzili sobie po świecie, nie brali za nic odpowiedzialności, oszukiwali Polaków i tak jak w przypadku teraz Tuska, ostatecznie jawnie sprzedawali Polskę. Przecież na świecie się z Tuska śmieją, że Polacy mają niepolskiego premiera. Premiera, który jest przeciwko własnemu narodowi. Ale zapominają na świecie dodać, że Polacy mają też naród, który jest po prostu antypolski. Więc wojsko powinno przejąć władzę. Wyłapać tych wszystkich polityków, tych sejmowych cwaniaków i zatrzymać do czasu powstania nowego, apolitycznego rządu, bo to jest najważniejsze. Tak, drodzy Państwo, ja o tym mówiłem w filmie Nowa idea dla Polski, jak zbudować nowy kraj. I ten film się pojawił tutaj na karcie u góry ekranu. Nie będę oczywiście teraz tej idei po raz kolejny omawiał, ale taki rząd apolityczny, rząd działający tylko i zawsze na rzecz interesu Polski powinien w Polsce wreszcie powstać. Jak taki rząd powinien zostać sformułowany i dlaczego warto to zrobić, żeby wreszcie Polacy byli
panami, dumnymi panami we własnym kraju, a antypolacy co najwyżej mogą być ich niewolnikami, bo nie może być tak, żeby ta mniejszość w tej chwili polskich patriotów była niewolnikami w rękach antypolaków. Więc uważam, że wojsko powinno władzę w Polsce przejąć. Patrioci powinni to zrobić i tak jak kiedyś w czasach II wojny światowej niemieccy patrioci robili wszystko, żeby odebrać władzę Adolfowi. W Polsce powinno się to stać. Inaczej, drodzy Państwo, Polski z rąk tych okupantów nie wyrwiemy. Jest to niemożliwe. Nie wyrwiemy po prostu. Nie da się tego zrobić. Jeśli postępująca indoktrynacja, a ona postępuje, wciąż ogłupiająca ludzi, cały czas zapatrzonych na ten zachód, na te świecidełka, sreberka, dewiacje, jest już tak zmanierowana i tak zaciekle poszukująca przyjemności tego, co Zachód ma im do zaoferowania, zawsze wybierze polityka, który wykorzysta po prostu tych nieszczęśników, wykorzysta polityk. Nie po to, żeby ich do góry podnieść, absolutnie nie, ale po to, żeby ich zniewolić pod butem obcego lobby. I tak też, drodzy Państwo, zostaliśmy podbici przez Unię Europejską, niemiecko-brukselską. W Sejmie oczywiście Habat Lubawicz gości, jak gdyby to było coś zwykłego, naturalnego, satanistyczna sekta, która stosuje przemoc, formę terroru w Polsce w ten sposób, ale to się okazuje, że każdy, kto się sprzeciwia tej Habat Lubawicz, to jest antysemitą. To jest też oczywiście cyrk. Ale władza w Polsce powinna być do czasu sformułowania apolitycznego rządu z apolitycznym prezydentem i z nową konstytucją powinna zostać przejęta przez wojsko. Żaden polski żołnierz nie powinien zostać wysłany na wojnę ukraińską, na front ukraiński. Absolutnie. Ukraińcy powinni zostać deportowani najlepiej do Unii Europejskiej, do Stanów Zjednoczonych albo do własnego kraju. Niech sobie tam żyją, niech sobie załatwiają te sprawy, które zostały nam oczywiście tutaj zrzucone przez Amerykanów, bo teraz to my mamy te problemy rozwiązywać, gdy tym samym to nie są nasze problemy tak naprawdę. Ukraińcy mają w Polsce bardzo często prawa większe niż obywatele Polski, a już na pewno ludzie związani z tak zwaną prawicą, ale dzisiaj trzeba iść na prawo, choćby to się komuś nie podobało, to jak jesteś Polakiem, trzeba iść w tamtą stronę. Koniec, kropka. Deportacja Ukraińców to jest podstawa i żadnych żołnierzy nie powinno się wysyłać, jak już zresztą powiedziałem, na front ukraiński. To powinno się, drodzy Państwo, dokonać. To powinno się dokonać. Ja wiem, że to brzmi jako coś szalonego, jak taki pomysł, prawda, jako coś rewolucyjnego, ale drodzy Państwo, zobaczycie Państwo, po 4 latach rządów tej Koalicji Obywatelskiej, bo Koalicja Obywatelska ma jeszcze wielkie szanse, ja uważam, że wygra także wybory prezydenckie, to dopiero zobaczycie, co będzie, gdy prezydentem będzie jeszcze także przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Wyobraźcie sobie takiego błazna na przykład jak Hołownia i postawcie tego prezydenta obok Putina. Zobaczcie. Hołownia obok Putina. My w tym rządzie mamy albo same marionetki schlebiające jakiemuś lobby zagranicznemu, prawda? Albo mamy prezydenta, który jest partyjniakiem zwykłym, broni tam jednej sprawy oczywiście i także jest oczywiście przy tej okazji wielkim przyjacielem skorumpowanego Zełenskiego i przy tej okazji także Stanów Zjednoczonych. To wszystko musi, drodzy Państwo, ulec poprawie. To musi ulec poprawie. Jeśli w Wojsku Polskim są patrioci, jeśli są ludzie oczywiście, którym zależy na tym, żeby ten kraj podniósł się z kolan, to uważam, że takie coś, takie działanie na tle, na kartach historii zostanie w pełni usprawiedliwione. Drodzy Państwo, ciężko się o tym mówi, no bo to jest, czy może być postrzegane jako próba namawiania do przeprowadzenia jakiegoś w tej sytuacji zamachu stanu, prawda, i tak dalej. Ale, drodzy Państwo, fakty są też takie, że nie może być takiej sytuacji, czy nie może dojść do sytuacji, w której to ludzie udający Polaków niszczą Polskę, to już wszyscy wiedzą, gdybyśmy w tej chwili byli w stanie złożyć jakiś pozew przeciwko rządowi polskiemu w związku z tym, co robi z tym krajem, sprawiedliwym oczywiście sądem, to okazałoby się, że i tak przyznano by rację patriotom. Bo jest to rzecz haniebna, gdy się niszczy, gdy się sprzedaje własny kraj. Więc, drodzy Państwo, ja gdybym był oczywiście żołnierzem, nie wiem,
generałem na przykład, to pytałbym moich kolegów, czy nie należałoby w tej sytuacji działać. Bo jeśli wojsko, jeśli policja jest na usługach tego antypolskiego rządu, jeśli tak jest i bez krytycznie, prawda, bezrozumnie wykonuje wszystkie rozkazy wydane przez ten antypolski rząd, to należy się zastanowić, czy ludzie, którzy w wojsku służą, służą Polsce, czy są przeciwko Polsce. Zapraszam Państwa do obejrzenia tego filmu, jak zbudować nową Polskę z nową konstytucją, z nowym apolitycznym rządem, apolitycznym prezydentem. Ten film pojawi się na ekranach końcowych. Kłaniam się nisko, pozdrawiam bardzo serdecznie.